Witam serdecznie, odpowiadam na pytania. Pan Michał i Antek, od razu dwóch w jednej osobie. Gdzie jest król Paweł? Nie wiem, panie Michale. Odkąd tam mieliśmy małą współpracę i umówiliśmy się na wspólną transmisję, do której nie doszło? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przechodzimy to. Co tu jest z tym? A! Tutaj osoby, pan Dexet, osoby, które kotują zachowanie Janka Dudy, to w głównej mierze zwolennicy monarchii rosyjskiej, a poza tym nie podanie ręki takiemu człowiekowi to nie wplatanie polityki, a wyczucie smaku i zdrowego rozsądku. Wystarczy troszeczkę człowieczeństwa, żeby nie mieć szacunku do osoby otwarcie popierającej wojnę. Jakby to pani Dexet powiedzieć? Jakbyśmy to przenieśli na inne kraje, na nasz udział w wojnie w Afganistanie czy w Iraku. Pan Melka, rt. Już się niektórym w goje przez tę propagandę klepki pozmieniały. Pan Schadowind, ja krytykuję i stanowczo jestem przeciwny i bardzo obrzydzony działania Rosji i tfu Putina. Podaniem ręki zaczyna się, kończy partia i taka jest szachowa kultura. No. Lecimy dalej. Pan Janek. Jestem przeciwny wszelkim gestom politycznym przy szachownicy, czy to w sprawie ruskich, Izraela, Strefy Gazy, Afganistanu czy Pakistanu, won z polityką ze sportu, won z klękaniem tęczowymi opaskami i resztę tanich i pustych gestów. No ja też tak. Tu się przychylam do pana Janka. Pan Rolu. W szachy zagrać mogę z każdym, ale żadna szachowa etyka nie zmusi mnie do panowania ręki komuś, kto na to nie zasługuje. I tu się zgadzam z panem Rolem, również się zgadzam. Stosunki między tymi dwoma panami mają może podłoże polityczne, ale nadal są ich prywatną sprawą, won z chodzeniem konikolwiek do jego sumienia. Też się zgadzam. Widzieliśmy różne gesty. Widzieliśmy różne gesty. Ja uważam, że Janek miał prawo tak postąpić, aczkolwiek albo się jest politykiem, albo jest się szachistą. Do tej pory miał dobre stosunki z szachistami rosyjskimi, w tym bardzo dobre, na przykład z Karjakinem. Taka zmiana frontu to jest, no gdyby była taka postawa, a to dopiero się stało po zmianie rządu w Polsce. No nie dyskutujmy to o polityce. Natomiast przejdźmy do tematu o patrona szachów, bo tam ostatnio pan prezydent Aleksander Kwaśniewski jest patronem szachów i bardzo dobrze. Ja bym poszukał takiego, żeby daleko nie szukać, jak są mistrzostwa duchowieństwa w Polsce, czy jakoś to się nazywa, nie wiem dokładnie. One tam w okolicy Tarnowa, tych okolic się odbywają mniej więcej, tam w Krakowie raz były. I tam wymyślono, że patronką szachów powinna być święta Teresa, ta starsza, i poszli z tym do biskupa, który to zatwierdził. Nie wiem, czy to, że starsza Teresa, pani doktor kościoła, no tak jakoś chyba w szachy nie grała. Natomiast wręcz przeciwnie, mała Tereska z Lisieux jak najbardziej grała w szachy, co potwierdził święty Maksymilian Kolbe, który był zafascynowany tą małą Tereską i jej pobożnością, znaczy jej pobożnością, i odwiedził jej cele po śmierci już tej małej Tereski. I tam znalazł komplet szachów. Tam znalazł komplet szachów, o czym nie omieszkał napisać. Nie pamiętam już gdzie, czy w swoich pamiętnikach, czy nawet w Rycerzu Niepokalanej. Święty Maksymilian Kolbe pięknie grywał w szachy, ogrywał swoich kolegów kleryków. Czy później grywał w szachy, nie wiadomo, nie ma na ten temat przekazów. Również szachami pasjonował się święty Jan Paweł II.
który grywał w szachy i tuż po wojnie II światowej, w 1946 roku, nawet mu opublikowano dwuchodówkę, czyli mata w dwóch posunięciach, są dostępne partie, aczkolwiek tacy bardziej lewicowi junasi, no, zajmujący się badaniem historii, negują jego partię, no ale taki ich obowiązek, no, tak muszą to robić. Więc naszym patronem szachów mamy tu bogaty wybór. Mógłby być święty Jan Paweł II, święty Maksymilian Kolbe. Chociaż ja przypuszczam, że w szachy musiał grywać i święty Jacek Odrowąż, i święty Stanisław, kardynał Stefan Wyszyński, jak również nasi bohaterowie Soboru Trydenckiego, którzy tam mieli wielki wpływ. Wtedy szachy w XVI wieku były bardzo, bardzo popularne w Polsce, stąd poemat Kochanowskiego Szachy, chociaż tak, taki z widy, jakby taki przeciągnięty, że tak się wyrażę. No dobra, odpowiedzieliśmy na pytania. Zobaczmy teraz jakąś partię. Morlock, Kramer. Przeszliśmy już do partii hiszpańskiej. Mamy tych partii całe multum. To jest partia hiszpańska. O. To jest partia hiszpańska. Tu ruch Morfiego. Paweł Morfi był taki szachista. I to jest ulepszona obrona Steinica. D6 grywał Steinic. A6 ulepszona bez A6. Klasyczna obrona Steinica. Tu można grać różnie. Ja osobiście bardzo lubiłem stosować ruch Olbrzycha Durasa, który nie daje zagrać B5. Fiksuje pionka i dostajemy bardzo często strukturę Marocego. Ojej. Dostajemy strukturę Marocego, co trzyma czarnych za twarz. Nie będę mówił, jak to Anatol nazywał. Więc ruch C4 Olbrzycha Durasa. Bardzo dobry taki. Olbrzych Duras to ten, co go pytali, co zrobić, a on najpierw mówił zawsze wroszowe. D4, można od razu uderzyć D4, ale teraz widzicie, jest B5, odepchnięcie, skoczek na D4 i teraz wszyscy wiedzą, że nie można wziąć tego pionka. Wszyscy wiedzą, że nie można wziąć tego pionka. Wszyscy wiedzą, ja może jeszcze raz pokażę, bo jest tu, i łapiemy gońca. Próba dania mata, podwójnego uderzenia na mata i na wieżę kończy się nieuspiechem, bo goniec obronił, zaatakował hetmana, hetman obronił, hetman musi odejść i po następnym jest złapanie gońca. Także tu widzimy, także po skoczek D4, ED4, białe grają w stylu gambitowym C3, jednocześnie ratując gońca. Przypomnę, że gambit jest to ofiara pionka w debiucie. Może być dwóch pionków, może być ofiara jakości, nawet figury może być, ale najczęściej jest to ofiara pionka w celu uzyskania silnej inicjatywy, między innymi poprzez przewagę w rozwoju. Pochodzi od włoskiego słowa gambetto, co znaczy podstawić nogę. Kiedy tłumaczę to dzieciom, dzieci świetnie wiedzą, co znaczy podstawić komuś nogę. Po to, żeby się przewrócił, tak mi dzieci odpowiadają. C3. Tu można było kończyć rozwój ruchem goniec B7, CD, skoczek F6, no już do roszady niedaleko, z taką kontrą. Zawodnik Kramer, jak oglądaliśmy film, jeden Kramer, czy Kramer kontra Kramer, to tam widzieliśmy, czyli Kramer przeciwko Kramerowi, mówiąc po polsku, tłumacząc z łaciny. Zaofiarował piona, znaczy zwrócił piona, to jest dobra myśl. Ale teraz nagle podwisa wieża. Goniec D7. AB i powinien zbić gońcem, zbił nieszczęśliwie. I teraz spróbujmy zakombinować my. Spróbujmy zakombinować my czas start.
Partia grana była podczas 15. olimpiady szachowej. Myślę, że wszyscy znaleźli hetman H5 z groźbą mata. Goniec E6 nie bardzo pomaga, bo pion F7 jest związany. Po G6 nastąpiłoby nieszczęśliwe. Tu grozi mat, a tu grozi wygranie wieży z następnym wygraniem hetmana. Więc dał przedśmiertnego szacha. Siłą bezwładności dał przedśmiertnego szacha, bo szacha trzeba dać. I po goniec z D2 podziękował. I po goniec D2 podziękował. Zobaczymy jeszcze jedną partię. Białymi grał nieznany zawodnik Foyer. A partia jest bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Zobaczymy, dlaczego bardzo ciekawa. A czarnymi grał Alberic O'Kelly de Galway. Znany szachista, znany. 1934 rok. E4. E5. O, partia hiszpańska, tu widzimy. To już wiemy, że ruch Morfiego, to wiemy, że ulepszona obrona Steinitza i zbił. D4 normalne, żeby rozbić. Czarny wzmacnia, żeby nie mieć rozbitych pionów. Skoczek C3. Wieża B8. Hetman D3. No takie jakieś w miarę normalne ruchy rozwojowe. I nagle H4 ruszył do ataku. Foje. No H5, taki komputerowy ruch i komputerowa odpowiedź. Komputery bardzo chętnie idą pionkiem H. I goniec E3. I widzimy, że tutaj na B2 padł pionek. Co wy, kochani, na to czas? Start. Wziął piona O'Kelly i po biciu, jak zbije pionem F, to jest kiepsciutko, zbił tym. Wymiana hetmanów. I kochani, spróbujcie znaleźć ruch białych. Czas start. No podpowiem, kochani. Ruch jest kuriozalny. Pan szachuś i atak na wieżę. Coś nieprawdopodobnego. Długa roszada, która wygrywa wieżę. I ja takie rzeczy lubię. To mi się bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście warto zobaczyć całą partię, chociaż sama długa roszada, no, do głowy przychodzi. Komu przyszła, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję za uwagę.